No kochani, mamy to. Węgrzynwers kontratakuje. Mam was wszystkich serdecznie dość! I wiecie co? Prawdę mówiąc, pewnie pominęlibyśmy ten film w kinie. To znaczy obejrzelibyśmy go, ale nie robilibyśmy żadnej recenzji. W tym momencie, w momencie kiedy nagrywamy ten materiał, na Filmwebie obejrzało ten film jakieś 40 osób. Promocja jest praktycznie żadna. Niespecjalnie chyba ktoś nawet na tę produkcję czekał. Nie no, ja czekałam. Ja czekałam i to już od dłuższego czasu, ponieważ Mikołaj Rozenerski. I to miał być jeden z tych filmów, które miały się pojawić w poprzednim roku, tak. Jeszcze pod tytułem All In. Tak. I miały też dotyczyć tego tematu takiego około pandemicznego, zresztą z tego konceptu wyrósł scenariusz. I mieliśmy już kilka takich produkcji około pandemicznych, takich jak Lokal Zamknięty, czy chociażby Miłość, Seks and Pandemia. Więc tu mamy trzeci taki, no do trylogii. Wszystkie są na doskonałym poziomie, jak sam tytuł wskazuje, prawda? Tak. I faktycznie mamy po raz pierwszy na kanale taką sytuację, żeby w jednym roku, właściwie w jednym kwartale, no, pojawiły się dwa filmy, które mogłyby mieć tytuł recenzji Paździerz doskonały. Na tym etapie nie wiem, który z nich jest doskonalszy. Tutaj od razu uwaga do tych, którzy lubią sobie wyciągnąć paździerzowe bingo. Ja wam przypominam, że paździerzowe bingo dotyczy komedii romantycznych i motywów tam zawartych, więc nie do każdego paździerza ono się nadaje po prostu. I właśnie tutaj bardzo ważne jest to, warto to podkreślić, że ten film jest paździerzem, ale trochę innym niż zwykle. Zatem tak, dostaliście pierwsze ostrzeżenie, żeby nie iść do kina, że jest to paździerz. Drugie ostrzeżenie, gdybyście w razie czego mimo wszystko chcieli się na ten film wybrać, ostrzegam ludzi nadwrażliwych na dźwięki. Ja umarłam kilka razy podczas tego seansu. Want to hear the most annoying sound in the world? Wielokrotnie w filmach z Mikołajem Rozenerskim podkreślaliśmy, że jest jakiś problem z dialogami, że nie słyszy się kwestii, które wypowiada aktor i tak dalej. I mam wrażenie, że wszystkie te nasze zarzuty ktoś wziął sobie bardzo mocno do serca i podkręcił absolutnie wszystko, co było tylko możliwe do podkręcenia w ścieżce dźwiękowej. Nie tylko jeżeli chodzi o dialogi, ale też absolutnie wszystkie efekty dźwiękowe, wszystkie szelesty, trzaski, pyknięcia, cyknięcia, cokolwiek, to wszystko tak wierca się w banie. Nic mi nie mów nawet, bo po prostu w momencie, kiedy usłyszałam już cios ostateczny, czyli zgrzyt noża na talerzu, to ja zostałam złożona do grobu już. I to do tego stopnia, że przestajecie słyszeć dialogi, które są słyszalne w teorii, ale zagłuszane są przez wszystkie elementy otoczenia. Ja absolutnie nie mogłam się skupić, dlatego też być może moja recenzja jest lekko zaburzona poprzez właśnie moje doświadczenia słuchowe. I oczywiście musimy brać pod uwagę to, że to mogła być kwestia nagłośnienia na samej sali kinowej. Często w salach kinowych mamy sprzęt, który ma już te kilkanaście lat, sprzęt się starzeje, nie wszystko może być działać tak, jak powinno. Ale z drugiej strony w tej samej sali oglądaliśmy film dzień wcześniej i było wszystko w porządku. Także i właściwie już mnie tak dziwnie nastawił sam początek tego filmu, kiedy słyszymy narratora tej opowieści. Cały ten film ma narrację z offu. I narracja z offu jest nagrywana prawdopodobnie na jakimś mikrofonie pojemnościowym, bardzo blisko twarzy aktora, więc siłą rzeczy wszystkie te niskie tony są bardzo mocno słyszalne, mamy dużo basu i tak dalej. Teraz mamy taką narrację z offu właśnie, taką bardzo ciepłą, taką bardzo głęboką. Natomiast cała reszta, która została zarejestrowana bezpośrednio na planie zdjęcia, często ma taką przypadłość, że nie słyszymy dokładnie dialogów, bo one są w jakiś sposób przytłumione, jakby na przykład mikrofon był za koszulką i nikt nie potrafił z tym nic zrobić. Chociaż miałem takie wrażenie, że jest tu kilka postsynchronów dogrywanych później w studiu i one też w jakiś sposób wybijają się na tle reszty, ale mnóstwo jest tutaj takich sytuacji, że ja absolutnie nie wiem, co tam się działo. I ostatni taki przypadek pamiętam jeszcze z czasów Totemu, który też bardzo mocno zjechaliśmy z góry na dół za dźwięk. I ja mam poczucie właśnie, że to jest najbardziej amatorski film, który widzieliśmy w kinie od czasów Totemu. A wiesz, co jest najzabawniejsze? Że dokładnie to samo zdanie powiedziałem przy okazji Ślubu doskonałego. Wszyscy jesteśmy złączeni w wielkim kręgu życia. No ale dobra, może do obrazka jeszcze wrócimy. Tymczasem zajmijmy się samą historią. Ja uważam, że pomysł wyjściowy do fabuły nie jest zły. Ma na zasadzie
wchodzi prezes, księgowa i ochroniarz do banku. Jak początek żartu. Wiem, że to brzmi jak początek żartu i właściwie trochę tym jest ten film. Mamy też postacie, które mają pseudonimy Niemiec oraz Rusek, więc tu też mamy już potencjał na początek żartu. Ale trójka naszych głównych bohaterów, powiedzmy, noszą jakże wspaniałe pseudonimy Wirus, SARS i COVID-a. Przy czym COVID-a jest pisana z apostrofem. Na samym początku. I to mnie złamało już na wstępie. To jest imię, to jest pseudonim. Nie potrzeba tam apostrofu. Tym bardziej, że w napisach końcowych ten pseudonim jest już pisany bez apostrofu. Więc jeżeli mamy taką ciągłość i takie dbanie o detale na samym starcie filmu, to ja już wiedziałem, gdzie ja wszedłem. No ja niestety nie wiedziałam, mimo wszystko, bo liczyłam na to, że skoro Mikołaja Roznerskiego było tak dużo w zwiastunie i no jest na plakacie jako taka główna, powiedziałabym, postać obok Oświecińskiego, no to, że będzie go więcej niż na 3 sceny. No niestety, jest na 3 sceny. Więc jeżeli chcieliście iść na ten film dla Roziego, przykro mi. Wracając zatem do fabuły. Mamy czasy pandemii i ta trójka, o której powiedziałaś, postanawia sobie obrabować bank. I to jest jeden z tych filmów o napadzie na bank, czy z tych filmów takich kryminalnych, w których ma dojść do jakiegoś przekrętu, powiedzmy, w którym nie widzimy napadu na bank. To znaczy film się rozpoczyna od momentu, kiedy bohaterowie już wychodzą z banku i po prostu cała fabuła będzie dotyczyć następstw tego napadu. Co jest o tyle ciekawe, że mamy tutaj zastosowany taki zabieg, jak zdarza się w filmach Guya Ritchie na przykład. Jak do tego doszło, zastanawiacie się. Tak, jak do tego doszło. Retrospekcję. Cały film oparty na retrospekcji. Tak, 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 ale chodziło mi o ten moment, kiedy mamy przewijanie. No. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. I oczywiście po tym spodziewamy się, że poznamy po kolei ludzi, cały plan, jak to się wydarzyło, jak się zepsuło. Otóż, no, nie. My oglądamy już etap ucieczki z tymi wartościowymi rzeczami, bo właściwie to było głównie złoto i papiery wartościowe. Oni nawet nie ukradli pieniędzy bezpośrednio. Najzabawniejsze jest jednak to, że w środowisku filmowym przyjęło się już uważać, że taka narracja z offu to nie jest jedna z najbardziej szlachetnych, powiedzmy, form podawania nam informacji. Natomiast cały ten film zbudowany jest właśnie w taki sposób. To znaczy mamy narratora z offu, który uzupełnia nam absolutnie wszystko, czego moglibyśmy nie wyciągnąć z tych obrazków, które nam twórcy próbują pokazać. Bo wyciągnąć nie da się za dużo, szczerze mówiąc. Właśnie, bo narracja z offu sprawdza się przede wszystkim na przykład w filmach gangsterskich, powiedzmy, Martina Scorsese, kiedy mamy tak dużo wydarzeń, tak jest tak naćkane tymi scenami i tak montujemy to wszystko, że narracja z offu pomaga nam śledzić te historie. Natomiast tutaj tych wydarzeń jest tak niewiele, a narratora jest tak dużo, że ta dysproporcja jest absurdalna wręcz. I właściwie od narratora dowiadujemy się głównie, jakie on uczucia żywi wobec swojej koleżanki i tak, jaką sobie przyszłość z nią wyobraża, a nie tak naprawdę co dzieje się albo co działo się poza naszym pojmowaniem. Tak. Mamy tutaj sceny, w których po prostu bohaterowie wsiadają do samochodu i kilka dosłownie kwestii rzucają do siebie nawzajem, a w międzyczasie narrator to już nam przynajmniej ze 2 strony A4 streścił, jak wyglądają relacje między nimi. I do tego jeszcze dochodzi ta scena, o której mówiłaś, czyli te marzenia naszego głównego bohatera na temat wyprawy na Teneryfę ze swoją ukochaną. Mamy taką jedną scenę, w których po prostu ci ludzie się pluskają i ta scena wraca tak z 3-4 razy w filmie. Każdym razem, kiedy nasz narrator, główny bohater, mówi, co by chciał. Tak, bo stanowczo za mało jest treści w samym filmie, który i tak trwa 1 godzina 21 minut. Z napisami. Z napisami. To jest bardzo krótko jak na film kinowy. Do cholery, no po prostu ekspozycja za ekspozycją i my mamy wierzyć w to, co ten bohater mówi, a nie w to, co widzimy na ekranie, ponieważ na ekranie nie widzimy nic. I to, że COVID-a daje co chwilę czerwone flagi, a typ tego nie widzi i nadal jest w niej zakochany, a ona przecież jest wariatką i w ogóle jakaś jest taka szalona. Nikt nie mówi, o co chodzi tak naprawdę, ale jest szalona, nieprzewidywalna. I jak ja mam w to uwierzyć? Tym bardziej, że ta aktorka nie do końca to tak gra, jakby była jakaś niesamowicie właśnie nieprzewidywalna i szalona. I to jest mój kolejny problem. Mianowicie przez większą część seansu miałem wrażenie, że do każdej absolutnie sceny przydałoby się przynajmniej ze 2 duble.
że to jest wszystko tak grane, tak trochę półprywatnie, trochę jakbyśmy... Jakby to była próba. Tak, dopiero. Jakbyśmy testowali materiał. Jakby nie do końca był tutaj jakiś pomysł na to, jak to ma być zainscenizowane, w którym miejscu mam stanąć i nie pomaga temu wszystkiemu taki bardzo, taki półdokumentalny niemalże format. To znaczy wszystko mamy kręcone kamerą z ręki i operatorowi nie chciało się podnieść tej kamery wyżej niż na linię wzroku. Wszystko jest z dołu, wszyscy bohaterowie są jacyś powyginani, rozciągnięci i ta kamera telepie się pomiędzy tymi pomieszczeniami i co z tego, że bohaterowie coś grają, skoro my na przykład w tym momencie nie widzimy twarzy, tylko widzimy jakieś plecy, które przysłaniają 80% ekranu. Co z tego, że zaraz idziemy do innego pomieszczenia i tam zagłusza nam się wszystkie dialogi, bo jest echo, jakiś pogłos się robi. No to jest po prostu taka amatorka, że ja nie mogłem uwierzyć w to, że widzę coś takiego w kinie, za pieniądze, z aktorami, mimo wszystko profesjonalnymi. Wiele rzeczy jest tutaj trudno uwierzyć. Trudno jest uwierzyć też w to, że Witkowski dalej ciągnie swoją toksyczną relację z Węgrzynami. No, udowodnił już, że potrafi, chociażby w Klangorze, gdzie był absolutnie super. Nawet w tym nieszczęsnym procederze, do którego można mieć wiele zastrzeżeń, on był też najjaśniejszym elementem tamtego filmu. Steel Proceder jest najlepszym filmem Węgrzynów jak na razie. To prawda, później już z górki. Ja naprawdę uważam, że to jest bardzo zdolny aktor, który radzi sobie w kinie różnego typu, bo i jest w stanie zrobić jakąś, powiedzmy, romką i filmy akcji. Też tutaj miałam poczucie, że on w tej samej roli, ale w lepszym filmie, mógłby dużo pokazać, bo on tutaj gra szefa ochrony banku, który jest weteranem z Afganistanu. I te przebitki są równie realistyczne i wiarygodne, jak te przebitki z Teneryfy. No tak, ale to, że on ma jakieś PTSD po tym, powoduje jedną dosyć trudną sytuację w tym filmie. Ale absolutnie nie wybrzmiewa. Ale totalnie jest to po prostu zmiażdżone tym scenariuszem, nie wybrzmiewa, nie pokazuje problemu i nawet jeżeli mamy traktować ten film jako parodię komediowego kina gangsterskiego, co samo w sobie jest już dosyć bzdurnym założeniem, to i tak nie działa. A sam scenariusz zbudowany jest oczywiście z takich pozornych zwrotów akcji, że ktoś był na tyle przebiegły, że zaplanował coś z wyprzedzeniem, że tak naprawdę ta i ta osoba jest dodatkowo w to wmieszana i tak dalej. To nie ma żadnego sensu. Ten film wygląda, jakby miał budżet w wysokości 10 zł. I cały poszedł na śniadanie. Mamy ze 3 lokacje tak naprawdę, miejsce przed bankiem, taką właśnie budowę, plac budowy jakiegoś domu, w którym rozgrywa się lwia część filmu i powiedzmy jakieś mieszkanie albo dwa. Reszta to jest wnętrza samochodów i jakaś droga. I w założeniu nie ma w tym nic złego. Róbmy skromny film, jakiś mały teren, w którym się obracamy i te koneksje między bohaterami mogą być przecież elektryzujące, możemy mieć jakieś sekrety i tak dalej. A... Mogą, ale nie są. I słuchajcie, na polskim YouTubie są rzeczy, które są zrealizowane lepiej. Bardziej kreatywnie. Razy lepiej. Z większym potencjałem, powiedzmy, że kinowym niż to. Zobaczcie sobie na przykład kanał Janka Steifera. Oni też tam się wygłupiają, latają z pistoletami, robią i budżetem 5 zł. I budżetem 5 zł. Robią po prostu pastisz różnych rzeczy, albo robili, nie wiem, jak dawno nie zaglądałem. W każdym razie w wielu momentach tego filmu miałem wrażenie, że to jest właśnie taka grupka zapaleńców, którzy sobie postanawiają coś nakręcić, trochę się powygłupiają, bo mają... Trochę mają wolnego w trakcie pandemii, plus... więc wykorzystają to w ten sposób. Tak, plus znajomy ma akurat wolną chatę, więc tam możemy wszystko ograć, możemy zbudować wokół tego film. I fajnie, tylko że to nie jest pierwszy film Węgrzynów. I to jest zdecydowanie najgorsza rzecz, którą dostarczyli nam dotychczas. Nie wiem, ja chciałabym znaleźć jakieś pozytywy w tym filmie i naprawdę uważam, że jakby pomysł wyjściowy nie jest najgorszą rzeczą na świecie. Tak. Można było na ten temat napisać 10 różnych historii, byleby to nie była ta, którą dostali. Tak. I wracając do tego, co powiedziałem na samym początku, prawdopodobnie nie zrobilibyśmy tej recenzji, ale sama warstwa techniczna i realizacja tego filmu woła o taką pomstę do nieba, że ten film z automatu dostaje nominację do nadchodzących paździerzy w kategorii właśnie dźwięku i realizacji technicznej. Tak. No nieważne. W każdym razie ten materiał potraktujcie jako jedno wielkie ostrzeżenie. Absolutnie nie tykać tego filmu, nawet patykiem. Nie ma sensu. Szkoda pieniędzy, szkoda czasu, szkoda nerwów. Znaczy, no jeżeli jesteście takimi... Błagam. ...gigafanami któregoś z aktorów, to wyłączcie dźwięk i po prostu sobie popatrzcie na niego. No oni tu latają i robią takie ale piu, piu. Absolutnie nie idźcie do kina. Nie ma sensu nawet już nie tyle marnować waszych pieniędzy, co waszego czasu i waszych szarych komórek i waszych zdrowych uszu. Nie każdy bohater nosi pelerynę, jak to czasem mówicie pod paździerzami.
obejrzeliśmy za was. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.